Witam bardzo serdecznie, zapraszam mieszkańców Niesusza na spotkanie z moją osobą. Chciałbym przedstawić kilka rzeczy, o których żeśmy rozmawiali dużo wcześniej. Jak również powiedzieć o sprawach, które wyszły w trakcie moich tutaj interwencji. Chodzi o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Niesusz. Dotyczy to ulicy Przemysłowej, ulicy Leśnej. No i praktycznie nie tylko, tak? Także serdecznie zapraszam. Oprócz tego będą sprawy omawiane, jak również będę oczekiwał zadawania pytań. Na te, które będę mógł odpowiedzieć, to z chęcią i przyjemnością odpowiem. W środę o 20, w środę o 17 w średnicy? Środa 23 maja, przepraszam, 23 maja? Chyba tak. Tak, środa 23 maja, czy 17? Czy 17? Nie, 23 maja o godzinie 17. Właśnie, bo już nie mam kalendarza. 23 maja o godzinie 17, świetlica środowiskowa w Niesuszu. Czy jest możliwość, że nas będą wysiedlać? Tego dowiemy się na spotkaniu, tak? Plan zagospodarowania daje taką możliwość. Jeżeli chodzi o prawą stronę w kierunku północnym. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych. Musimy działać. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Jarosławie. Tak, nie będę Pana filmował, Pan ciężko zajęty tutaj w ogrodach. Ja cały czas pracuję. Jak nie dla miasta, to dla siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam. No niestety, proszę Państwa, to nie są żarty. Cała ta prawa strona ulicy Przemysłowej zniknie. Ten dom, który widzimy naprzeciwko, to jest dom Jarosława Sidora, w połowie to jest droga na planie zagospodarowania miasta. Do zobaczenia w środę o 17:00 w świetlicy Niesuszu, tutaj w tym miejscu dokładnie.